Zadanie 59. Dla jakiej wartości parametru a równanie wartość bezwzględna z 3 minus 4 sinus x równa się a kwadrat plus 3 jest sprzeczna? Ok, więc kiedy równanie jest sprzeczne? No, tutaj na przykład, zauważmy, to możemy potraktować jako pewną funkcję x. I mając tę funkcję, możemy wyznaczyć jej zbiór wartości. Jeśli to wyrażenie po prawej nie będzie należało do tego zbioru wartości, wówczas będzie sprzeczne. Nie będzie żadnych punktów wspólnych. No, wyznaczenie zbioru wartości nie jest tu zbyt skomplikowane. No bo sinus x, co możemy o nim powiedzieć? Ano jest między minus 1 a 1 wraz z końcem. Możemy to teraz przemnożyć przez minus 4. I będziemy mieć, że minus 4 sinus x jest mniejsze lub równe, i tu się zrobi czwórka, ale większe lub równe niż minus czwórka. Teraz możemy jeszcze dodać 3 do tego i dostaniemy, że minus, że 3 minus 4 sinus x jest mniejsze lub równe niż 7, ale większe lub równe niż minus 1. Teraz pytanie, co robi z tym ta wartość bezwzględna? Otóż wartość bezwzględna zmienia wszystkie liczby ujemne w dodatnie, a dodatnich nie zmienia. Więc jeśli tu mamy wszystkie, jeśli w zbiorze wartości tego wyrażenia mamy wszystkie liczby od minus 1 do 7, jak nałożymy na to wartość bezwzględną, no to minus 1 przejdzie w 1. Minus 1 druga w 1 drugą. 0 pozostanie 0. Wszystkie dodatnie pozostaną tam, gdzie były. Więc jakby to nam wpłynie w taki sposób, że jak tu mieliśmy minus 1 aż do 7, to to się, tylko ta ujemna część odbije się tu do góry i zrobi się coś takiego. I zbiorem wartości takiego wyrażenia będzie, wbrew pozorom, od 0 do 7. No właśnie, więc to jest zbiór wartości naszej lewej strony od 0 do 7. I teraz po prawej stronie mamy a kwadrat plus 3. Co na pewno możemy o tym wyrażeniu powiedzieć? A kwadrat nigdy nie będzie ujemne. Jak dodamy 3, to to na pewno będzie większe lub równe niż 3. Więc mówiąc krótko, nie ma opcji, żebyśmy dostali po prawej stronie coś mniejszego od 0. Co oznacza, że jedyne, co nam pozostaje policzyć, to dla jakich a kwadrat plus 3 będzie większe niż 7. Bo jeśli takie będzie, to nie trafi w zbiór wartości naszej lewej strony i nie będziemy mieć rozwiązania. I to już jest prosta sprawa, a kwadrat ma być większy od 4 i pierwiastek, no i oczywiście pierwiastek za kwadrat to jest wartość bezwzględna za, ma być większy od 2. A to oznacza, że a należy od minus nieskończoności do minus 2 otwarte, suma 2 otwarte do nieskończoności. Jeśli takie będzie a, wówczas nasze równanie na początku będzie sprzeczne. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.